Okej, okay, jestem. Możemy cisnąć Dungeon Run Hunterem. Żeby zrobić rewers. Kurde, Batka zrobiła swoje wiśmienite śledzie. Muszę przyznać szczerze, że bardzo, bardzo mnie to cieszy. Drżyj przed potęgą elfów. Tycie, pisklę, tycie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okej, okay, mam litola. Zabiłem już karpie? Ja nie zabijam karpie, jestem humanitarny, daję im żyć. Nie zrobiły mi krzywdy, że mam je zabijać. Ej. O ty gnoju. Nic nie powiem, panie dowódco Rajgu. Ej, gangsta. Elo. Biedne ty ciebie. Twojej stronnicy obrażenia wrodzy stronnicy. No pójdę w moich stronników. Moje bestie, tak powiedz. Ciężki wybór bym rzekł. Tu jest dinomancja, która nie jest jakaś super, hiper dobra. Ale jest duża gromada, która jest całkiem niezła. Bo zatrzymany jest 3-3. I na śmierci przeżywa 3 kreatury 2-2. Też jest całkiem niezłe. Jest za to całkiem wolne. A, wezmę to może. Zobaczymy. Co sądzę o boiskach w Copie? Aleria kontra! Nie wiem, co są boiska w Copie. Bójki w Koopie? A, bójka w Koopie. Mogą być. Znaczy, tak raczej neutralnie jestem do tego nastawiony. Dachowce. Chłodź, chłodzie, chłodź. Na stół, na stół. Ktoś jest ranny? No, to jest zdrowi. Zabijemy. Cześć, panu Mateuszu. Jak się sprawuje jej głos? Rzekłbym, że działa. Jest spoko. I ogólnie jest okej. Okay. Mam pomysł na jakąś fajną bójkę. Lenrock, nie wiem czy pamiętasz, ale ja nie projektuję bójek w tej grze, więc nie mam również pomysłów na bójki. Wydaje mi się, że łatwiej wyglądać w tym Dungeon Runie oraz jaki wynik jutrzejszego El Clasico obstawiasz. Dziękuję, nie wiem co to jest El Clasico. No, w sumie wszystko jest dobre. To nam daje jakiś late. A, weźmy sobie late. Już mamy to z głowy, teraz możemy early pickować. Burzyciel Home. Jak rozumiem, Real kontra Barcelona. To nie obstawiam w sumie żadnego wyniku, bo się w nocy tam. Graj. Nie. Nie zabij dzika, co? A, bo ja scenę nie zmieniłem, what the fuck?
Witam cię, Cymes, bardzo serdecznie w ogóle subskryberów i dziękuję za wspieranie kanału. Welcome to the family, my friend. Wydaje mi się, że Kilo Power daje mi więcej niż ta pułapka, która raczej się nie striggeruje za szybko. To, co teraz leci, nazywa się Mindhem Hellstorm. Tak, zapomniałem sobie zmienić, przepraszam. Dobra. Masz żółwia. Mój koszor chce krwi! Jaki dobry deck teraz na wysokich rangach? Q-Block? Na przykład ostatnio oglądałem stream Kilof, Sztylet i Żar Ragnarosa. No i wszystko jest okej. A wezmę to z racji tego, że mam w miarę agresywny deck. Nie. Wezmę to. Ziomek miał taki zajebisty bidon do napoju od Blizzarda. Orientuję się, gdzie można taki dostać. Nie mam takiego, nie mam do tego pojęcia, gdzie można taki dostać. Witam cię, Twisted Fakes. Bardzo serdecznie mówię subskryberów i dziękuję za wspieranie kanału. Welcome to the family, my friend. Są jakieś nagrody za wykonanie dungeonów? Jak zrobisz wszystkimi klasami, to levers dostajesz. Zagramy to, bo zanim on zagra Hero Power, to my zagramy Wilka i one będą 3-2. Albo i nie. Really? Are you Putkin Ready? Ciśniemy raczej. Tak myślę. Nie będzie król liż. Którą pasywkę uważam za najlepszą. Zależy na jakiej klasie. Chociażby. Go for little! Prawda? Masz takie gówno? Być. Będzie to jeszcze na głównym kanale z Dungeon Runów? Nie wiem, właśnie się zastanawiam. Czy to nagrywać, czy nie nagrywać. Do Valve i takie, jakiś krab. Dobra, dawaj te Valve. Twisted Fikes. To drugie. Kontra! Brejesz, Max! Ten John Lennon akurat się przyjemnie ogląda. No, niby tak, ale jakichś wielkich wyświetleń nie mają na YouTubie. Nie wiem, muszę mózg zresetować, bo mój mózg jest chwilowo w opłakanym stanie i tak ten... I potrzebuję resetu.
Lem. Po co się craftować drugiego czerwia do agropadladyna? Chyba się opłaca. Jeżeli na przykład chcesz nim grać, no to tak. Innej opcji chyba nie ma. To możesz go jeszcze wyrobić. Chcesz trochę, co? Nie dostaniesz. O, ale śmierć. Dungeony są zajebiste, ale źle ciutko mi się zrobiły walczy z tymi samymi bossami. Właśnie też mam takie wrażenie, że to było fajne przez pierwsze dwa tygodnie, a później już nie jest takie super, hiper cool. Witam cię, Argon, bardzo serdecznie w imieniu subskryberów i dziękuję za wspieranie kanału. Welcome to the family, my friend. Czy wygrałem na komnatę pełną pułapek? Tak. Wystarczy ją przeczekać i nic nie robić. Jest proste jak... Elo. Jak będą wspierać dungeony, to będzie non stop świeżość. No ale mi się wydaje, że jedyne co oni mogą wspierać, to wypuszczą następne dungeony przy następnym dodatku i nic więcej z tym nie zrobią. Twoja broń, okrzyki bojowe i zaczyna z kryształem many. Okrzyki bojowe 1. Drugi, trzeci. Mana. O. Małe bestie. Nie no, challenge się skończył. Teraz sobie for fun robię. Aleria kontra Czarnosiej. Czarnosiej. O Boże, on jest większy od 3. Niedobrze. To niedobrze. Halama setu wali rum bum bum bum. Jak ty robiłeś ten challenge, to ci się znudziło. Czy ja wiem. Ma jakikolwiek związek. Nie ma sensu tego tradować, bo i tak to pewnie zmieni. Ty płacisz, ja ochranię. Witam cię, Oman XP, bardzo serdecznie w imieniu subskryberów. Dziękuję za wspieranie kanału. Welcome to the family, my friend. Będzie jakiś Miracle Rogue. Będzie wszystko. Planuję nagrać każdy możliwy deck, jaki jest teraz. Nie wiem, czy to jest na pewno dobrym pomysłem. Ale jak zachowam to, straduję dwie kreatury i nic nie zrobię w tej turze, to też wydaje się mi zjawny, tym bardziej, że na kolejną turę nie mam żadnego zagrania. No tutaj sobie to wytradujemy. Okay. Ile się uzbierało już? Dlaczego? Zabiję to. Dobra, w następnej mamy 8-8. Słyszę, jak zaraz za dwie góry. Nie, dobrze, może być. Zrobimy tak. Frostmourne z Wilkorem na następną turę. Ała, ucho. O, ciewujek. Ciewujek stumilowy.
Ile to w to. Pająki, a to w mordę. Raj. Godzina i blask nowego słońca. Podziwiam, podziwiam. Pana masetowali, rum, bum, bum, bum. Jak mi się podoba Rewel za Dungeony? Nawet nie wiem, jak wygląda, szczerze powiedziawszy. Czy ja widzę potrójnie, a nawet poczwórnie widzę? Rozjechany. Pieniędzy z Shubishot? No. A ten, którzy mają basowe. Zaraz zobaczę. Chyba je wezmę. Trzy karty. Ten Jiru to jest chyba jeden z prostszych bossów, nie? Na tym siódmym slocie. Aleria kontra Jiru. Drżyj przed potęgą elfów. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Za odpowiednią cenę. Trochę słabe karty jak na start. Dałoby się coś na pierwszą turę. No, Hero Power i Bastyczne. A co do rewersu, tak i co? Pieniążki. Piąteczka od... sobie może włączę to mi wonet piąteczek. Od widoczka. Dokładam się do prezentu dla Beatki i Nutka. A dziękuję bardzo serdecznie. Czy ja to znajdę na tej dalu? Zdziwiam, że nie znaczy. Mam pełną rękę. Dobra. To jest, opuszczę tę muzykę, tę piosenkę po Dungeon Runie za chwilę. Dziękuję bardzo serdecznie za donate'a i za dołożenie się do prezentu. A masz, kiela. Może być. Super boss. Rozjechany. Wezmę te bomby. Jak mamy plus 1, plus 1, to są spoko w miarę. Może, czemu takie drogie te karty? Wezmę takie. Sol, czy mi na życie, tylko... chyba jakieś arsy trudne nie powinno być. Mi się coś zdaje. Oh my god! Drżyj przed potęgą elfów. Udało ci się zajść strasznie daleko. Niech no na ciebie. A, bombeczki wydają się być ogólnie.
Daj jeszcze jakąś jedynkę. No, jedyneczkę. Tam dachowca albo tego drugiego. No. Chodziło mi o jedynkę, ale bez zera. Szenność. Hello. Strach. Strach. No. O, to ciekawe. Taki hardcore, można by powiedzieć. 6 bomb, no nie za, na pewno nie zginie. 2, 3, 4, 1. No, trochę powyżej średniej. Okej. No muszę przyznać, że ten dungeon run był dosyć szybki. Pem. No średni ten rewet, nie podoba mi się. No i tyle z dungeon runu.